Boże. Patronko Hamburga, królu świata w niebo wzięta. Dogmat ogłosił o niebo wzięciu Matki Bożej, ogłosił 1 listopada w 50 roku ostatni fatimski papież Pius XII, który był tutaj, był w Hamburgu. Wielokrotnie jako nuncjusz papieski, papież wybrany w dniu swoich urodzin 2 marca. Były to, jak się urodził w Rzymie przy zamku Michała Eugenio Pacelli. To była 66. rocznica urodzin papieża Leona XIII, jak również rocznica urodzin urodzonego 2 marca 1915 roku w tym samym miejscu świętego 132. papieża Benedykta V, wysłanego z Rzymu przez Ottona I 23 czerwca 1964 roku do Hamburga, gdzie zmarł 4 lipca 1965 roku przed chrztem Polski. Dogmatów w niebowzięciu. 15 sierpnia 1805 roku powstało Dachau, gdzie zmarła 16 lipca 1176 roku Jadwiga Wittelsbach, do której potomków należał rzymski cesarz Karol VII, wnuk króla Jana III Sobieskiego, Maksymilian Emanuel, jego ojciec. Jej wnuczką była święta Jadwiga Śląska, bo wszyscy królowie francuscy, niemieccy, polscy, ich przodkowie byli w Dachau, w mieście Dachau, gdzie 15 sierpnia w 1943 roku mamy modlitwę kapłanów w obozie, polskich kapłanów. Był to obóz do likwidacji kapłanów polskich, niemieckich, francuskich. Nie znamy prawdy tego dnia, 15 sierpnia 1943 roku na Wawelu poświęcili sztandary krwi. Tego dnia w 1943 roku ogłoszono, że dekretem, że Adolf jest mesjaszem narodu niemieckiego, że należy mu się cześć boska. Tego dnia 15 sierpnia w 1943 roku w zbombardowanym kościele w Hamburgu była Eucharystia w kielichu, ale była Eucharystia. Wyrzucono stąd kapłanów, siostry zakonne. Zmienili w Hamburgu kościół na kościół 19 religii. Było to zaplanowane, już wiedział o tym Franciszek, który był w Hamburgu. Tańczył już tutaj 12 października w 1986 roku w drodze do Asyżu, gdzie spotkał się z Janem Pawłem II z Wadowic. Byli bardzo dobrze przygotowani do swoich ról teatru rapsodycznego. 15 sierpnia w 1943 roku wydano dekret, że Ukraińcy otrzymują ziemię Polaków po rzezi wołyńskiej. Już Bandera spotkał się w tym celu z Ukraińcami 10 lutego w 1940 roku w Krakowie, kiedy założyli Związek Plastyków Piłsudskiego, do którego należał Kydryński, u którego mieszkał Karol Wojtyła. Ale Kydryńskiego cud się stało, że zwolniono, kiedy aresztowano plastyków na Łobzowskiej i wywieziono ich do Oświęcimia, żeby zlikwidować. 10 lutego w 1940 roku wrócił z Rzymu od Pawła VI, który był w Hamburgu, był w Oświęcimiu w 1923 roku na obchodach 25-lecia Salezjanów, które prowadził Jan Świerc. Jan Świerc, proboszcz Wojtyły, który był kapelanem Kaplicy Serca Jezusa założonej 23 maja w 1900,
w 16 roku w Oświęcimiu w obozie dla uchodźców. 33 lata potem w Bonn otworzyli nowe Niemcy, amerykańskie Niemcy. Matko Boża Wszechwładna, ty wszystko wiesz, ty wszystko widzisz. Jak przejęli ludzi, jak przejęli Kościół. Było to zaplanowane planem 527 lat, który był zakończony 12 października w 2019 roku. 527 kapłanów do Dachau 13 grudnia w 1940 roku. 527 katolickich Żydów 9 sierpnia w 1942 roku razem z Edytą Stein, kiedy mamy świadectwo z Dachau o mocy cudownego medalika. Nigdy nie był wyzwolony obóz Dachau. Zrobiono go potem w dniu, kiedy ogłoszono państwo Izrael. Tego dnia wsadzono do obozu koncentracyjnego 2,5 tysiąca kobiet i dzieci. Księdza, który wywalczył dla nich osiedle mieszkaniowe 4 lipca 1950 roku, zlikwidowano w 1960 roku. Matko Boże, ty wszystko wiesz. Wiesz, że tutaj było tylu polskich kapłanów. Po wojnie było ponad pół miliona Polaków tutaj.